Cześć, tu Kamila. Witam Was w kolejnym filmie, w którym przedstawię Wam inspirację, pracę inspiracyjną dla sklepu sklepasja.pl. Dzisiaj pierwsza część tutorialu na album dziecięcy. Może to być na przykład album na pierwszy rok życia dziecka i postanowiłam wykorzystać do stworzenia tego albumu kolekcję z Craft and Design Baby Adventure, tak jak tutaj widzicie. Szybciutko sobie ją przekartkujemy. W dużym bloczku mamy 12 arkuszy. One są dwustronne i powtarzają się dwa razy. Są takie uniwersalne, dziewczęco-chłopięce, troszeczkę więcej myślę, że jest w tej kolekcji błękitu niż różu. Nie wszystkie arkusze są takie właśnie albumowe, ciężko jest je wyciąć tak, żeby wykorzystać je tak należycie w albumie. Ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Bardziej niektóre arkusze właśnie nadają się do tego, żeby powycinać z nich jakieś elementy dodatkowo. Tak, tutaj mamy koniec kolekcji i dodatkowe arkusze z elementami do wycięcia. To jest arkusz 07. Takie okrągłe elementy też do wycięcia, arkusz 08. I tutaj sobie jeszcze dokupiłam 4 arkusze numer 1, 2, 3 i 4. Ze względu właściwie na tę drugą stronę. Właśnie w obawie o to, że nie wszystkie arkusze będę mogła wykorzystać w albumie. Z tego głównego boczka dokupiłam jeszcze te dwa chmurkowe gwiazdki i te roślinki z ptaszkiem z gwiazdkami. Myślę, że kolekcja jest przesłodka i te zwierzaczki i te wszystkie wzory są bardzo fajne, idealne do takiego albumu dla malucha. Także prezentację kolekcji mamy już za sobą. Teraz może pokażę Wam te podstawowe narzędzia, które dzisiaj będą mi potrzebne, czyli oczywiście tablica do bingowania, linijka, nożyczki, kość, nożyk się przyda do cięcia birmaty na okładkę, czy większych arkuszy. Przygotowałam sobie też taśmę dwustronnie klejącą i taki nowy, duży, głęboki dziurkacz, którego wzór po wycięciu ma szerokość 7/8 cala dokładnie. Także należy tę szerokość tego dziurkacza brać pod uwagę przy docinaniu poszczególnych elementów. Tutaj przygotowałam sobie jeszcze jako element zamknięcia albumu, ponieważ dzisiaj będziemy robić okładkę. I pokażę Wam jeszcze, z jakich elementów będą się składać strony, czyli zrobimy sobie prawie całą bazę. Zaraz dojdziemy do sedna, dlaczego prawie. I na zamknięcie albumu przygotowałam sobie takie 3 kolory wstążek satynowych. Zobaczymy jeszcze, jaki papier wybiorę na okładkę i który kolor będzie mi bardziej odpowiadał. I tutaj to już jest kompletna opcja, to jest dziurkacz, który mam po prostu w swoich przydasiach, wycinający takie w narożnikach nacięcia na wsunięcie zdjęć, ale to już jest totalna opcja. Bez tego dziurkacza też będzie wszystko w porządku. Także podstawowe narzędzie mam już przygotowane. A, jeszcze pokażę, czym będę ozdabiać później album. Na razie przygotowałam sobie takie wykrojniki dedykowane do tej kolekcji Baby Adventure. Tutaj mamy balonik, a tutaj chmurki. Taki króciutki border z gwiazdkami z Marian Design. I tutaj przy tym albumie dosyć ważny taki zestaw do robienia paszportu, czyli takie ramki z zaokrąglonymi narożnikami i z przeszyciami po obydwu stronach wycięcia, czy od wewnątrz i od zewnątrz te wycięcia powstają. O, i tutaj mam takie próbne elementy wycięte właśnie tym wykrojnikiem balonika. Tutaj tylko odwrotnie nakleiłam te dwa paseczki. Na razie tylko tak na próbę z białego i kraftowego papieru. Tutaj gwiazdeczki. Tutaj mamy chmurkę. Jedną tą, o, tą największą chyba wycięłam. I tutaj jest ten border gwiazdkowy i z tego bordera jeszcze wypadają takie gotowe elementy gwiazdek, które prawdopodobnie też wykorzystam w albumie. Dobrze, także mamy już za sobą prezentację wszystkich narzędzi, których będę używała. Mam też oczywiście w zanadrzu inne wykrojniki, ale to już w następnej części tego filmu zdecyduję, czego będę tak dokładnie używała. Tutaj mam rozpisany cały album. O, przyda jeszcze się do tego albumu folia acetatowa, ale to też jest opcja. Jeżeli ktoś woli ramki bez tej folii, może je zrobić po prostu bez folii. Co jeszcze? No oczywiście będzie nam potrzebny papier bazowy. Ja używam białego papieru bazowego o grubości, o gramaturze 250 gramów.
Na Hidden Hinge i obłożenie okładki używam mniejszej gramatury. Tutaj mam chyba 220. Przyda nam się też birmata. Tutaj mamy już wykrojone elementy okładki. I będę okładać tym razem okładkę dwukrotnie, czyli papierem i jeszcze mam przygotowany papier laminowany z Craft O'Clock. To jest bodajże okładka numer 19. Nie pamiętam dokładnie, jaki to jest numer okładki, bo już wyrzuciłam tą folię, którą była opakowana. I to chyba na razie wszystko. Ja sobie teraz przygotuję tutaj stanowisko i zaraz weźmiemy się za robienie okładki. Do wykonania tej okładki przygotowałam sobie dwa większe kawałki birmaty na boki okładek i oczywiście taki krótszy, węższy na grzbiet. Ponieważ strony mojego albumu będą miały wymiar 8x8 cali, to tę birmatę przycięłam do wymiarów 8 1/2x8 1/2 i będą potrzebne dwa takie kawałki. I grzbiet będzie miał wysokość też 8 1/2, a szerokość 3 1/2 cala. I już sobie wstępnie tutaj okleiłam z tyłu taśmą dwustronną, żeby je nakleić na ten papier, który będziemy okładkę. Oczywiście możecie użyć kleju. Tam, gdzie ja używam taśmy dwustronnej, wszędzie możecie użyć kleju według swojego uznania. I tak, na obłożenie tej okładki będziemy potrzebować takiego dosyć długiego kawałka papieru, dlatego ja sobie złączyłam tutaj na zakładkę, ona ma szerokość pół cala, bo taką mam szerokość jednej z taśm dwustronnych. Dwa kawałki o wielkości, o formacie A3 i sobie już później wszystko podocinałam, żeby to łączenie było w centrum do rozmiaru 22 1/2 na 10 cali. I tutaj mój papier ma prawą i lewą stronę, więc ja odwracam sobie ten papier, ten kawałek cały duży na prawą stronę i od prawej strony wykonałam sobie bigowania na 3/4 cala wzdłuż wszystkich brzegów. Na 3/4 cala wykonałam bigowania. Ten drugi brzeg też można bez problemu w ten sposób przebigować, po prostu wystarczy przesunąć papier. Także ze wszystkich czterech brzegów wykonałam te bigowania. W tym przypadku, jeżeli ja będę tę okładkę oklejała dwukrotnie, to znaczy papierem tym i papierem laminowanym, to nie ma takiego dużego znaczenia. Ja zazwyczaj biguję papier w tym celu, żeby go troszeczkę wzmocnić właśnie na krawędziach okładki. Ale tutaj to też posłuży mi jako takie linie pomocnicze, żeby ułożyć równo birmatę. A dlaczego układam dwa razy? Dlatego, że właśnie mam na okładkę birmatę, ponieważ album jest no, dosyć takich sporych rozmiarów. 8,5 cala ma okładka, chyba nie robiłam do tej pory większego albumu. Więc chcę ją wzmocnić. Jeżeli macie tekturę introligatorską, użyjcie tektury introligatorskiej wtedy. I tak, układam sobie te okładki w ten sposób, żeby przerwa między grzbietem a okładką wynosiła około 1/4 cala. Tutaj. I zacznę może sobie od naklejenia tych większych części birmaty. Teraz sobie wkleję tutaj w te przestrzenie między grzbietem a okładką taśmę. Ona ma właśnie szerokość 1/4 cala, ale tutaj dochodzi jeszcze grubość tektury, więc ta przestrzeń między tymi elementami okładki troszeczkę nam się zwęzi. Nie wiem, czy nie powinnam zrobić troszeczkę jeszcze większej tej przestrzeni, ponieważ tutaj okładam dwukrotnie. Może być troszeczkę ciasno. Do tej pory robiłam tylko raz w ten sposób okładkę. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobrze. I teraz tutaj wkleję sobie właśnie grzbiet.
Wszystko fajnie się już trzyma. Na pewno widzieliście, że jak robiłam kiedyś okładki, także teraz tego szybciutko Wam powiem, a wszystko puszczę w przyspieszeniu. Teraz tutaj wzdłuż krawędzi tego papieru i tutaj jeszcze wzdłuż krawędzi birmaty nakleję sobie taśmę dwustronną. Możecie oczywiście użyć kleju. Następnie pościnam narożniki i będę to wszystko zakładać. Nie musi to być idealnie w przypadku, jeżeli będę okładała jeszcze raz papierem laminowanym. Jeżeli zrezygnujecie z tego kroku, bo oczywiście możecie zostawić jako okładkę sam papier, to trzeba to wykonać troszeczkę solidniej. Także ja biorę się za pracę i oglądamy wszystko w przyspieszeniu. Wszystkie brzegi mam już oklejone, narożniki ścięte. Tak jak zazwyczaj tutaj niewielki odstęp od rogu, żeby ten narożnik zakryć. Nie ma to znaczenia większego, jeżeli okładamy znowu papierem laminowanym. Jeżeli tylko papierem, to narożniki powinny wyglądać schludnie. To pierwsze ułożenie okładki papierem jest już za nami. Ja sobie myślę tutaj lekko już wstępnie pozaginam, używając do tego kości, tak delikatnie, nie za mocno. Wciskamy papier w przestrzeń między grzbietem a okładką. I z drugiej strony tak samo. A to po to, żeby po prostu z tej strony zrobiły mi się ślady, żebym wiedziała, jak tutaj nakleić taśmę dwustronną przed naklejeniem tego wielkiego kawałka papieru laminowanego. Trzymajcie kciuki, żeby się powiodło. Ja sobie to teraz ponownie okleję po brzegach taśmą dwustronną, a następnie będziemy wszystko smarować klejem i naklejać na lewą stronę tego papieru laminowanego. On jest troszeczkę dłuższy niż wymiar naszej tej całej okładki. I szerokości ma bodajże 9,5 cala, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 9,5 cala, nasza okładka ma 8,5 cala, czyli w odległości mniej więcej pół cala od brzegu. Ja sobie wyrysowałam już ołówkiem taką linię pomocniczą i wzdłuż tej linii będę naklejała właśnie całą tę okładkę. A potem sobie jeszcze dotnę nożykiem ten nadmiar, który mi zostaje. Także moja okładka, która od wewnątrz wygląda tak, od zewnątrz jest już cała oklejona taśmą. Może nawet za dużo tej taśmy, ale ja tak lubię. Tutaj mamy boki okładek, tutaj grzbiet jest tak mocniej oklejony. I teraz będę to wszystko smarować klejem i naklejać tutaj wzdłuż tej linii, którą wyrysowałam, na papier laminowany. I jeszcze jedna rzecz. Dlaczego robię to dwukrotnie? Pamiętacie album harmonijkowy, który też pokazywałam tutaj na kanale? Obłożyłam go wyłącznie papierem laminowanym, ale tak stwierdziłam później, że chyba jednak to będzie troszeczkę za mało. Sama birmata i papier laminowany jest troszeczkę za cienko, według mnie. A poza tym, jeżeli macie tekturę introligatorską, myślę, że nie będzie problemu, ale ponieważ ja używam cały czas birmaty, bo mamy ogromne zapasy w domu, więc chcę to wszystko już zużyć, to postanowiłam obłożyć to właśnie dwukrotnie i wtedy okładka będzie grubsza, sztywniejsza i nie będzie się tak nieestetycznie wyginała. Jest to dosyć sporych rozmiarów album, także myślę, że ten sposób się tutaj sprawdzi. Także zabieram się do przyklejania. Już sobie przygotowałam okładkę do dalszej pracy i tak jak poprzednio, znowu zakładamy najpierw te dłuższe części, potem zaginamy tutaj papier do środka, żeby stworzyć elegancki narożnik i te krótsze też zaginamy i sklejamy.
Tak, właśnie się zorientowałam, ale na szczęście w porę, że nie nagrał mi się fragment filmu, w którym pokazuje, jak trzeba wykonać i wkleić system Hidden Hinge. Jak widzicie, mój jest już gotowy i wklejany, ale przygotowałam jeszcze jeden, nic straconego. Zaraz Wam wszystko pokażę i opowiem Wam później też to, co mi się nie nagrało. Bierzemy sobie tablicę do bigowania. Fragment papieru, który będzie nam potrzebny do wykonania systemu Hidden Hinge, ma rozmiary 11,1 na 8 cali. Ja używam tego troszeczkę cieńszego 220-gramowego papieru, żeby po prostu zminimalizować ryzyko pękania tego papieru. I teraz będziemy sobie bigować. Mój album będzie miał 5 kart i przerwy między pojedynczymi kartami będą dosyć takie spore na 5/8 cala, natomiast zakładki, na których będą strony mocowane, będą miały tradycyjnie pół cala. Więc pierwsze bigowanie na 2 cala to jest ta zakładka, którą będziemy mocować, takie szersze skrzydełko w zasadzie, którym będziemy mocować cały system do okładki albumu. Czyli tak, 2 cale, 2,1 i 3 cale i tu mamy pierwsze skrzydełko do mocowania, następnie przerwa między stronami 5/8 cala. Czyli 3,5/8 cala i kolejne skrzydełko, co pół cala. Wychodzi to na 4,1/8 cala i 4,5/8 cala. Kolejna przerwa między stronami 5,1/4 cala. I następne skrzydełko do mocowania 5,3/4 cala, 6,1/4. Przerwa między stronami 6,7/8 cala. I kolejne skrzydełko 7,3/8 cala i 7,7/8 cala. Dodajemy kolejne 5/8 na przerwę między stronami 8,1/2 i dalej już prosto. 9 cali i 9,5 cala. I tutaj zostaje nam 2 cale na drugie skrzydełko, które będzie służyło do mocowania całego systemu do okładki. I teraz sobie to wszystko skleimy. Ja już sobie wstępnie przygotowałam. Tutaj w tym zwykłym systemie Hidden Hinge jest sprawa dosyć ułatwiona. Ja sobie zaznaczyłam krzyżykami miejsca, gdzie nakleiłam sobie taśmę dwustronną. Wy możecie użyć kleju. I ten klej czy taśmę nakładamy na co trzeci ten paseczek, który wyznaczyliśmy bigując ten kawałek papieru. Czyli na pierwszym raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I mamy naklejone 5 takich paseczków na 5 skrzydełek do mocowania stron. I teraz tak, musimy zdjąć sobie zabezpieczenie i ten pasek z krzyżykiem łączymy z tym paseczkiem, który jest powyżej, czyli zaginamy wzdłuż drugiej linii bigowania od dołu. I zaklejamy. To sobie odegnę teraz do dołu, ten dwucalowy kawałeczek. I zaginam dalej. Pasek z X-em łączę z paseczkiem, który jest ponad, powyżej. Zaginam i to wszystko odginam do siebie. I po kolei tak samo. I w ten szybki sposób powstał nam system do mocowania stron, który się nazywa Hidden Hinge, który ja stosuję praktycznie we wszystkich albumach, oprócz tych albumów harmonijkowych. Ostatnio próbowałam policzyć, chyba zrobiłam z innym systemem mocowania stron jeden. A, i dwa jeszcze robiłam takie albumy, które szyłam na maszynie, także system Hidden Hinge, nie wiem, dla mnie jest najbardziej takim trwałym i solidnym systemem zamocowania stron, dlatego Wam go zawsze pokazuję przy robieniu albumów. Dobrze, teraz sobie zetnę jeszcze narożniki z tych wszystkich zakładek. Dobrze, no wszystko jest już gotowe do wklejenia. Tak jak pokazywałam, ja już swój system wkleiłam. I też zrobiłam to za pomocą kleju, nie używałam tutaj taśmy. W zasadzie taśmę użyłam tylko tutaj po brzegach, czyli po brzegach nakleiłam taśmę dwustronną, żeby one tak ładnie się tutaj przykleiły. Klej nie zawsze mi wszędzie dochodzi, nie chcę też, żeby wypływał. Wszystko posmarowałam dosyć dokładnie i solidnie klejem i nakleiłam po środku dokładnie albumu. Tutaj ta środkowa zakładka, ta raz, dwa, trzecia strona
To jest centralna część naszego albumu, czyli tak ją ułożyłam, żeby ona znajdowała się po środku, żeby to nawet tutaj widzicie, może mam jeszcze zaznaczone ołówkiem linię, później jest to wymarzę. Czyli Hidden Hinge nadrobiłam. I teraz tak, trzeba jeszcze tutaj ładnie wykończyć wnętrze albumu. Tablica do bigowania na razie nam nie będzie potrzebna. Wnętrze albumu oklejam sobie też papierem bazowym, nie oklejam go bezpośrednio papierem skrabowym. No lub jak tutaj mam po prostu w ten sposób to wykończone. I przygotowałam sobie, już docięłam kawałki papieru. Nasza okładka ma 8,1 na 8,1, a ta część jest troszeczkę mniejsza, tak o 1/16 mniejsza niż nasza okładka. I będę teraz tutaj te kawałki papieru wklejać do środka. Okładka jest już wewnątrz też ładnie wykończona. Jestem gotowy do wklejania stron. Jeszcze czego nie wspomniałam, o jednej rzeczy. Zaginamy sobie tutaj te okładki do środka w ten sposób, że kością delikatnie gładzimy tutaj tę przerwę między okładką a grzbietem. Delikatnie, naprawdę głaskamy ten papier, żeby go nie uszkodzić, nie zagiąć, nie przerwać przede wszystkim. I myślę, że jeżeli dojdziemy tutaj do kąta 90 stopni, zatrzymujemy się wystarczy. I co mi się jeszcze nie nagrało? Nie nagrało mi się to, jak marudziłam, jak brzydko tutaj wyszła mi ta okładka przez ten klej, którego użyłam. Nie wiem, czy to widać, ja to doskonale widzę. Tutaj wyszły plamy, widać też ślady po prostu tego kleju, tak on po prostu nie jest idealnie gładko rozsmarowany. Ale ja wiedziałam, że taki efekt będzie, ponieważ już używałam papieru laminowanego w ten sposób. Myślę, że nie wiem, najlepiej chyba byłoby albo rozsmarować dokładnie ten klej, tylko taki, który tak szybko nie zasycha, pędzelkiem silikonowym, naprawdę taką niezbyt grubą warstwę. Także tutaj okładkę będziemy jeszcze za chwileczkę okładać papierem ozdobnym i będziemy mocować tutaj za pomocą kleju i taśmy dwustronnej wstążki, czyli wiązanie tego albumu, zamykanie. Ja teraz sobie przygotuję, wybiorę papier skrapowy z kolekcji, który użyję właśnie do ozdobienia okładki i grzbietu. I widzimy się za chwilkę. Decyzje już podjęte, papiery podzielone, troszkę to trwało jak zwykle, ale się udało. Także zdecydowałam. Może zacznę najpierw od tyłu albumu, bo tutaj jest troszeczkę prościej. Na tył albumu wybrałam ten papier w gwiazdki, to jest papier 04. I on jest docięty do rozmiaru 8,1 na 8,1 cala. I ten papier nakleję sobie na kawałek papieru bazowego o 1/8 cala większy, czyli on ma 8,1 na 8,1. Będzie taki niewielki biały margines i na tył albumu już za pomocą tylko kleju będę naklejać ten papier. Ten sam papier użyję na grzbiet, też będzie w gwiazdki. Na razie grzbietu ozdabiać nie będę, prawdopodobnie w następnej części się tym zajmę, zobaczę po prostu co mi zostanie i co będę chciała, żeby tam się znalazło. Papier ozdobny to jest już taka, no po prostu tak pocięłam, żeby wystarczyło na wszystkie elementy. I ten też ma rozmiar 8,1 na wysokość, szerokość na 3,3 i biały fragment 8,1 na 3,1 cala. Też będę naklejać to w ten sposób, żeby stworzyć taki nieduży biały margines i oczywiście to będzie wszystko już później umocowane na grzbiecie albumu. Także to takie prostsze rzeczy. Natomiast przednią okładkę ozdobię papierami łączonymi. Oczywiście na spód pójdzie papier bazowy, on też ma rozmiary 8,1 na 8,1, tak jak z tyłu. Będzie on tutaj naklejony. Natomiast na ten papier nakleję odpowiednio docięty fragment arkusza numer 05. Mam nadzieję, że nie pomyliłam. Tak, to będzie arkusz 05. Ten arkusz przecięłam pionowo na szerokość 6 cali. Na 6 cali. I tak później docięłam na długość, żeby on miał 8,1 cala i tak, żeby po prostu ta grafika została wyeksponowana. Także ten fragment ma 8,1 na 6. Następnie przycięłam sobie jeszcze kawałek papieru bazowego. On ma tak mniej więcej, będę go jeszcze docinać, szerokość 3,1 czwarta.
i na wysokość 8,1, tak jak ten papier skrapowy, który będę oklejała okładkę. O, jakieś wstrętne mu wszystko mi wleciało. I tutaj jeszcze taki kawałek, który został. On też ma wysokość 8,1. Będę tutaj uzupełniała do szerokości tego papieru białego pod spodem, czyli do, żeby łącznie te dwa papiery połączone tym białym miały 8,1 cala, a brzeg tego białego kawałka papieru bazowego będę ozdabiać tym ogromnym, ciężkim dziurkaczem brzegowym z Base & Creative. Naprawdę fajnie tnie, solidny, ciężki dziurkacz, szczerze polecam. Do tej pory z tych głębokich dziurkaczy miałam, używam tylko Marty Stewart, ale tam naciskanie tej rączki wiąże się z dosyć dużym napięciem nerwowym, żeby ona nie pękła. Tutaj jest wszystko fajne, solidne. I dobrze, ozdobimy sobie dziurkaczem brzegowym ten kawałeczek. Teraz już mamy wszystkie elementy przygotowane. Najpierw nakleję sobie ten fragment na papier bazowy. To będzie wyglądało mniej więcej tak, że ta koroneczka tutaj będzie nachodziła na ten papier. A tutaj uzupełnię to wszystko papierem w gwiazdki. I uzyskamy taki efekt. Myślę, że fajnie to będzie na okładce wyglądało. Ale na razie sobie nakleję... Czy dociąć od razu ten papier? Dobrze, dotniemy to. Zaznaczę sobie ołóweczkiem, gdzie mam przyciąć. I teraz sobie dotknę ten papier w gwiazdki do tego papieru z koroneczką. I teraz to będę doklejała tutaj, tak żeby też tutaj został ten marginesik na 1/16 cala. I przednią okładkę mamy już gotową. Będę ją teraz tutaj naklejać, ale zanim to zrobię, tak samo jak z tyłu, muszę sobie tutaj przymocować wstążki. Teraz, które wybrać? Myślę, że tutaj są takie miętowe gwiazdki, więc ta będzie wyglądała dobrze. I połączę ją jeszcze z tą taką kremową wąską. Lubię, jak są dwie wstążki, jak jest ich dużo. Odetnę sobie zaraz odpowiednie kawałki i będę je przyklejać przy pomocy kleju i taśmy dwustronnej. I baza naszej okładki jest już oklejona papierami, jest już prawie gotowa.
Teraz jeszcze muszę się tylko zastanowić, jak ozdobię tę okładkę. Jeśli chodzi o ozdabianie okładki tego albumu, to ja po zastanowieniu wycięłam sobie na razie tylko z tej strony okładkowej. Pamiętacie, pokazywałam ją na początku, tam był taki napis z nazwą całej kolekcji Baby Adventure. Ja na razie wycięłam sobie ten napis Baby, on jest podklejony dwukrotnie na papierze bazowym. I teraz będę go albo naklejać tutaj, albo troszeczkę z boku. I cały czas się jeszcze zastanawiam, czy tutaj nie dodam na Adventure. Także myślę, że sobie ten krok zostawię na później, bo ja zazwyczaj okładkę ozdabiam po zakończeniu całego albumu. Jak już wiem, jak on wygląda w środku i wiem, co będzie pasowało po prostu wtedy na okładkę. Także myślę, że sobie zostawimy to na razie w spokoju. A zajmiemy się wnętrzem albumu. I teraz pokażę Wam, jakie elementy będziemy musieli przygotować, żeby zbudować to wnętrze i później je ozdobić, wykończyć. Na pewno będziemy potrzebować tablic do binowania. Ja tutaj mam swój cały schemat tego albumu. I cały ten album będzie polegał na tym, że na poszczególnych stronach tego albumu będziemy naklejać przeróżne kombinacje różnych klapek z ramkami, bez ramek, dostosowanych do rozmiaru zdjęć 9x13 i 10x15. Tak więc, żeby przygotować sobie taką kartę albumową o wymiarach 8x8 cali, musimy mieć ten fragment w wymiarach 16:1:2 na 8:1:2. I teraz pokażę Wam, jak to przebigować. Najpierw musimy przebigować wzdłuż krótszego boku na 8 cali. Następnie sobie odwracamy. Bigujemy 1/2 cala wzdłuż krótszego boku. I wzdłuż całego jednego z dłuższych boków też bigujemy na 1/2 cala. O, w ten sposób. I teraz pokażę, co trzeba sobie, co będzie trzeba przyciąć, żeby tę stronę poskładać. Będzie to strona mocowana metodą hidden pinch, ale bez kieszonki. I teraz tak, na dole mamy tę zakładkę półcalową, którą przebigowaliśmy, a tutaj po prawej stronie całe to bigowanie wzdłuż dłuższego brzegu. I teraz tak, tę dolną zakładkę zostawiamy. Zostawiamy tę zakładkę aż do linii bigowania, natomiast tą część nad linią bigowania będziemy wycinać. I do tego celu trzeba będzie użyć linijki, ponieważ jest to spory arkusz i nożyka. Także sobie to wycinamy łącznie z linią bigowania do linii bigowania tej tutaj na 8 cali, którą zrobiliśmy. I dalej możemy już użyć nożyczek. Ja sobie dalej skorzystam z nożyka i linijki. I teraz w dół po skosie. I ten fragment wyrzucamy. Tutaj nam się już tworzy zakładka, którą będziemy zaklejać całą stronę. Wystarczy jeszcze tylko ściąć narożnik, gdzie krzyżują się dwie linie bigowania. Teraz sobie te zakładeczki zagniemy do środka. I nakładamy klej na zakładki i sklejamy samą stronę. I takie właśnie strony będziemy wkleić do albumu. Tutaj jest tylko ta kieszonka, którą będziemy mocować na systemie Hidden Hinge. Więc takich stron będziemy potrzebować 5, a ja już Wam pokazuję, jakich elementów jeszcze będziemy używać i co należy sobie dociąć i przebigować, żeby ten album poskładać w całość. Tak jak już mówiłam, na stronach będą kombinacje przeróżnych klapek i ramek. Ja użyłam do tego celu dwóch rodzajów papieru. Z papieru kraftowego wycięłam element takiej ramki. Ona będzie mniej więcej wyglądała w ten sposób. Tutaj jest może troszeczkę inny rozmiar. Będzie miała jeden brzeg ozdobiony tą koronką z dziurkacza, którego używaliśmy już przy robieniu okładki. Natomiast tutaj będzie od góry, ewentualnie z boku, zależy też jak będziemy wklejać w stronę taką rameczkę, albo tak, albo tak. Będzie tutaj miejsce na wsunięcie zdjęcia 10x15. Tutaj ten gotowy element, gdzie możemy wsunąć zdjęcie, ma zapas 1/8 cala, także ma 4,1 cala na 6,1 cala. I z tyłu też będzie można zdjęcia sobie naklejać. Także takich rameczek, samych elementów ramki potrzebujemy 12, ponieważ mamy 12 stron i na każdej z nich zaplanowałam sobie taką rameczkę. I tak, takich klapek
koroneczką i z zakładką wzdłuż dłuższego brzegu będziemy potrzebowali 8. Tutaj należy jeszcze wyciąć, użyć dziurkacza brzegowego i ozdobić to właśnie tym dziurkaczem. Wyciąć ten koronkowy wzór, taką falbankę. Biorę teraz kość do bigowania i ten fragment papieru ma rozmiary 6 1/8 na 5 1/2 cala. Tak jak mówiłam, potrzebujemy 8 takich kawałków papieru i wzdłuż dłuższego brzegu, czyli wzdłuż tego brzegu, który ma 6 1/8 cala, bigujemy na 1/2 cala, tworząc zakładkę. Tutaj będziemy jeszcze ją ścinać, którą będziemy wklejać ten element w papier ozdobny. Na tym elemencie, tak jak tutaj widzieliście, będziemy umieszczać ramkę. Ponieważ tych stron jest 12, więc potrzebujemy 12 takich rameczek. I żeby wyciąć taką ramkę, ja używałam do tego największego wykrojnika z zestawu, który Wam pokazywałam. Tak jak widzicie, ma zaokrąglone narożniki i przyszycia na zewnątrz. Potrzebujemy do wycięcia takich ramek 12 kawałków papieru o rozmiarach 6 5/8 na 5 1/8 cala. I też musimy je migować. Wzdłuż dłuższego brzegu na 0,5 cala, wzdłuż drugiego dłuższego brzegu na 0,5 cala i wzdłuż jednego z krótszych brzegów też na 0,5 cala. I wtedy należy sobie wykrojnik ułożyć, wycentrować mniej więcej między tymi dniami migowania a brzegiem. Ja sobie to odmierzałam, rozrysowywałam i przepuszczamy to przez maszynkę. Otrzymujemy taki element. Tutaj z boku będą zakładki, którymi ten element będziemy montować do klapki. I jeszcze będą takie klapki, ale o troszeczkę innym kształcie. I tak, potrzebujemy 2 kawałki papieru o rozmiarze 6 5/8 cala na 5 1/8 cala. One będą troszeczkę inne, dlatego że będą się otwierały na lewą stronę. Więc ten kawałek musimy wzdłuż jednego z krótszych brzegów przebigować na 1/2 cala i dolny brzeg, mając oczywiście tę listewkę, którą przebigowaliśmy po lewej stronie, tu musimy ozdobić dziurkaczem brzegowym. 2 takie elementy, one też będą tworzyły ramki. I 2 elementy, które będą się otwierały w prawą stronę. Czyli znowu bigujemy wzdłuż krótszego brzegu na 1/2 cala. Wymiary są te same, 6 5/8 cala na 5 1/8 cala. Teraz ten element przebigowany, tą zakładkę będziemy mieć po prawej stronie, ponieważ cała ramka będzie się otwierała na prawo. I dolny brzeg też ozdabiamy sobie dziurkaczem. Dobrze, czyli papier kraftowy mamy już z głowy, wszystkie elementy będziemy przecinać i tak jak mówiłam, tutaj przyda nam się folia acetatowa, ewentualnie folia taka ofertówka, która służy do bindowania dokumentów. Możecie ją dostać w papierniczym albo w takim punkcie ksero, gdzie oprawiają dokumenty. I teraz zajmiemy się już elementami, klapeczkami na te mniejsze zdjęcia 9x13. I tak, będzie ich kilka rodzajów. To jest taka pojedyncza klapeczka, która ma rozmiary 5 3/8 na 4 3/8 cala. Potrzebujemy 9 takich elementów i migujemy na 0,5 cala wzdłuż dłuższego brzegu. I to wszystko raz 9. Druga taka pojedyncza klapka o rozmiarze 5 7/8 na 3 7/8 cala. Ten element będziemy migować wzdłuż krótszego brzegu na 1/2 cala i potrzebujemy tylko jeden taki element. To tak sobie zaplanowałam. Teraz tak zwane podwójne maty. To jest taka książeczka. To jest kawałek papieru o rozmiarze 7 3/4 na 5 3/8 cala. Potrzebujemy 2 takich elementów i będziemy je bigować w połowie, czyli na 3 7/8 cala, tak żeby one nam się ładnie w połowie złożyły. Powstanie taka książeczka. Pamiętajcie, 2 takie elementy. Oczywiście te kombinacje wszystkich klapek i ramek są dowolne. Możecie je sobie przyciąć tak jak chcecie i ułożyć na stronach tak jak chcecie. Ja pokażę Wam tylko taką moją koncepcję tego albumu. To jest taki album podobny troszeczkę do tych, które już robiłam w miękkich okładkach. Też były przygotowane jako albumy na pierwszy rok życia dziecka. Stąd 12 stron, jedna strona na każdy miesiąc życia dziecka. Dobrze, kolejna taka podwójna mata. To jest papier o rozmiarach 10 3/4 na 3 7/8 cala. I teraz wzdłuż krótszego brzegu bigujemy znowu w połowie, czyli na 5 3/8 cala, żeby ładnie nam się to złożyło w taką książeczkę podwójną.
Został nam jeszcze jeden element, taki tak zwana potrójna książeczka. I to jest papier o wymiarze 11,5 na 5,3 cala. Potrzebujemy dwa. Będą takie potrójne maty, dwie w albumie. I migujemy wzdłuż krótszego brzegu z jednej strony na 3,7 cala. Odwracamy. I znowu migujemy 3,7 cala. Jeżeli to przebigujemy w ten sposób, to składając to do środka, wszystko nam się tutaj ładnie złoży, nie będzie nic o siebie haczyło. Czyli mamy taką potrójną jakby matę, potrójną książeczkę, którą będziemy wklejać w albumie. Jako matę na zdjęcia przewidziałam też kilka takich mat ruchomych, wyjmowanych z kieszonek, ponieważ w albumie będą dwie kieszonki. Ja je przycięłam do takiego rozmiaru 6,1 na 4,1 cala, czyli tradycyjna mata na zdjęcie 10x15, tak żeby tutaj taki nieduży margines jeszcze biały pozostał. I te dwie kieszonki, o których wspominałam, będziemy je robić z papieru o rozmiarze 9x4,1 cala. Potrzebujemy dwa takie elementy i teraz bigujemy wzdłuż dłuższego brzegu na 1/2 cala i wzdłuż obu krótszych brzegów na 1/2 cala. Mam nadzieję, że to już wszystkie elementy, które będziemy potrzebować w albumie, że wszystko Wam dobrze przedstawiłam. Liczyłam to chyba z 5 razy, także mam nadzieję, że wszystkich elementów będzie dociętych tyle, ile trzeba. Ewentualnie jakieś korekty to już w kolejnej części tutorialu, gdzie pokażę Wam, jak będziemy to wszystko wklejać do albumu, jak będziemy go wklejać papierami ozdobnymi. Ja już mam tutaj wszystkie bazy stron przygotowane. Mam tutaj już wszystko podzielone, gdzie jaka klapeczka się znajdzie, według oczywiście tego schematu, który sobie przygotowałam. Okładkę mamy już gotową, ozdobimy ją tylko jeszcze w kolejnej części filmu. Myślę, że na dzisiaj to już wystarczy. Będziecie mieć troszeczkę czasu, żeby te wszystkie elementy przygotować, bo kolejna część tutorialu będzie za około 2 tygodnie. Do zobaczenia, pa!